Sytuacja biało-zielonych na kilka kolejek przed końcem ligi nie jest najlepsza. Gdańszczanie wciąż muszą walczyć o utrzymanie w lidze, dlatego wyjazdowe starcie z rozpędzonym Lechem Poznań było dla Lechii niezwykle ważne. Jeszcze na kilka minut przed końcem spotkania wydawało się, że podopieczni Pawła Janasa wyjadą z Poznania z co najmniej jednym punktem. Niestety Lech zdołał w końcówce przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Zabrakło znowu kilku minut i to boli najbardziej, że znowu tracimy jakieś tam punkty w końcówce, no ale nic, no życie, no, trzeba wrócić do Gdańska i pracować dalej. Porażka boli tym bardziej, że Lechia z minuty na minutę grała coraz lepiej. W pierwszej połowie niestety złapaliśmy się na kilku akcjach takich, że po naszych akcjach oni wyprowadzali kontry i wtedy było bardzo groźnie. No w drugiej połowie postaraliśmy się to jakoś tam ograniczyć. To jednak Lech mógł na koniec cieszyć się z trzech punktów. Punktów bardzo ważnych dla podopiecznych Mariusza Rumaka. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wygrywając tutaj dzisiaj możemy naprawdę dogonić czub naszej tabeli i taki był też nasz plan, takie było założenie, żebyśmy nie wiadomo w jaki sposób, ale musimy zostawić tutaj trzy punkty. Po przegranej z Lechem Lechia zajmuje 14 miejsce w lidze z dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową. Najbliższą okazję do odskoczenia rywalom biało-zieloni będą mieli w niedzielę na PGA Arenie w Gdańsku, gdzie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.